Cześć, siemanko, tutaj Xalion i zapraszam was na kolejny odcinek serii Minecraft HX Pack. Przywitamy się teraz tak jakoś tak unikalnie, że tak powiem, jeszcze nigdy się tak nie witaliśmy, ale już przejdziemy sobie do normalnego obrazu, znaczy się widoku. No i zaraz was zaproszę do jeszcze niewykończonej piwnicy. Tutaj mam skrzyneczkę z syfami, które zebrałem tutaj z niej, a tu mam to, co przygotowałem sobie przez ostatnią godzinę, nawet może więcej. Zostawiłem sobie tutaj do przepalania w piecykach, przepalało się, a ja sobie ścinałem drzewa i jak wiedziałem, że się po prostu przetopiło, to wracałem. I takie tam, zmarnowałem sobie już 3 kilofy w zasadzie. 3 kilofy, ten jest trzeci, diamentowe, także no troszkę tego wyszło. Weźmiemy sobie, da się tak, weźmiemy sobie troszkę tego, no i będziemy sobie tam szli. Tu chyba jeszcze mam jakąś pozostałość, pozostałe te brzuski są jakieś, czy już nie ma? Nie widziałem, dobra, nieważne. Idziemy na dół, gram sobie na peaceful, żeby mi się tutaj nic nie wbiło, ponieważ buduję cały czas. Tu jest tak, tu będzie magazyn, prawda, skrzynie i tym podobne. I tutaj jest drugie pomieszczenie, tutaj będzie prawdopodobnie Towncraft. Tam będzie najprawdopodobniej Industrial Craft, raczej nie najprawdopodobniej, a raczej na pewno. I tak, mój plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że zbuduję sobie tutaj z wami to jedno pomieszczenie, dokończę je, a tamto pomieszczenie zrobię sobie już na przyspieszeniu. Także położę pierw płyteczki. Jestem jak ten, jak płytkarz, czy jakkolwiek tam posadzkarz, nie wiem, gość od płytek, tak? Tam w łazienkach i tym podobne. Nie wiem, jak on tam do końca ma. Jego zawód się nazywa, ale no wiecie pewnie o co chodzi, tak? Dobrze, pół płyteczki fajnie na podłodze wyglądają. Tutaj będę już sobie chciał zrobić taką przegrodę, żebym po prostu nie widział kabli i tym podobne. Też za przegrodą będzie zejście do podziemnego pewnego pomieszczenia. W sumie to już mogę wam powiedzieć. Pod spodem, pod domem będę miał całe pomieszczenie z buildcraftem. Nienawidzę mieć rur na zewnątrz, także nie będę go ani wykańczać, ani nic. Po prostu będzie takie w stone, w dircie i tym podobne. I tam będą rafinerie, nie rafinerie, zbiorniki z lawą, nie z lawą i tym podobne. Tam będzie też doprowadzone zasilanie geotermalne. I takie różne rzeczy po prostu. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jutro albo pojutrze pojawi się pewien odcinek informacyjny. Także jeśli to oglądasz, ten odcinek, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka informacyjnego. Tam będą informacje o Minecrafcie, o jakichś seriach innych i tym podobnym. Po prostu wiem, że Minecraft ma aktualnie największą oglądalność, tak? Co nie jest dziwne, tak? Minecraft na YouTubie jest no potęgą, że tak powiem. Najwięcej ludzi ogląda Minecrafta aktualnie. Ale wracając do tematu. Po prostu powiem tutaj sobie na serii z Minecrafta, że po prostu zapraszam was na odcinek informacyjny w niedzielę, prawdopodobnie ewentualnie jakoś tak w sobotę będzie zaplanowany na późny wieczór, tak już praktycznie będzie podchodził pod niedzielę. To ja mówię, będzie o seriach różnych, o tym, co czeka nas w najbliższym czasie i tym podobne. Będzie troszkę zmian na kanale, ale to myślę wszystko się dowiecie z tego odcinka informacyjnego. Także cieszyłbym się dużą frekwencją podobną do Minecraftowej na tym właśnie odcinku.
A tymczasem kończymy sobie piwnicę. W zasadzie pomieszczenie na industrial... Nie umiem nigdy tego wypowiedzieć tak na szybkości. A tymczasem kończymy sobie pomieszczenie na industrial crafta. Dokładnie. Przed chwilą dostałem informację tutaj na pasku, że został zaktualizowany Power Core Crystals. Jednak mod już wyrzuciliśmy z listy, ale zostało Nether Ores z tej serii modów, także tak czy tak będę musiał dorzucić ten Nether Ore Crystals Core do paczki, żeby Nether Ores mogło działać. Także najprawdopodobniej wrzucę tą zmianę do listy modów na stronie, przypominam, paczkamodow.cba.pl. Dorzucę tą zmianę po prostu zaraz do listy. I tak, tu ma być tak, tu ma być tak. Sobie oczywiście wszyściutko zaplanowałem. Tu będzie tak, tu będzie tak. I tak, to. O, nienawidzę tego, jeszcze mi pewnie wypadło dwa, oczywiście. No, straszne to jest. Już nie budowałem kolejnego portalu do piekła, już po prostu sobie po troszkę więcej glowstona poszedłem do Twilight. Tam znalazłem taki dość duży kopiec tam w kierunku bodajże na prawo od portalu. Kiedyś na pewno tam wybierzemy. Na pewno. Spieprzyłem. Haha, spieprzyłem. Nieważne. Zaraz się naprawi. Za chwileczkę się naprawi. Nic się takiego bardzo nie stało złego. Jak tak patrzę, to nawet nie będę sobie musiał ten przyspieszać, bo zajebiście szybko to leci. Oczywiście nie włączyłem sobie stopera, ale dobra, powiedzmy, że zacząłem nagrywać 10 minut temu, chociaż nie sądzę. Powiedzmy, że zacząłem 25 po. Dobra, tymczasem wykopiemy sobie tutaj i wstawimy tam bloczki deseczek. Zajebiście. Tutaj zrobimy tak samo. Okej. Dobra, zbierzmy tego kobla. I teraz muszę sobie zobaczyć, jak to mi wyjdzie tym glowstonem. Tutaj jak był glowstone od początku, dobra. Glowstone coś... Nie, co ile to było? Co dwa. Glowstone 2, glowstone 2, glowstone 2, glowstone 2, glowstone 2, glowstone 2, po prostu nie mierzyłem tego. Tak zajebiście po prostu mi wychodzi teraz, że aż jestem sam zdziwiony, że tak wszystko mi ładnie tutaj wychodzi. Nie wymierzam po prostu nic, tylko samo tak pyk, automatycznie mi się wszystko tutaj dopasowuje, że tak powiem. Ile tu jest światła? Zlikwidujemy może te. Bo muszę teraz zobaczyć, czy... No, kurde, celność to gówno, to jest naprawdę... Okej. Zmierzmy sobie poziom światła. Tu jest 9, 10 nawet. Żeby po prostu mi nigdzie nie spadło poniżej 9. Jeśli nie wiecie, o co mi chodzi, to chodzi mi o te liczby pod day 53 i pod godziną tutaj w lewym górnym rogu. I dobra, teraz sobie dokończymy tutaj. A mianowicie włożymy tam brzuskę. Brzuzek nigdy nie za dużo teraz w piwnicy, uznałem. Jeśli ma być taka jasna, fajna, no to naprawdę myślę, że dobrze wybrałem z materiałem.
nigdy w sumie tak jasnej piwnicy nie budowałem. Zawsze jak sobie dla siebie grałem, to budowałem piwnicę w stylu, nie wiem, ciemne drewno, to zwykłe, co było w Minecrafcie tak przed wprowadzeniem tych kolorowych. Zwykłe drewno i albo kobel, albo cegiełka stone'owa. Tak wyglądały moje piwnice. No a teraz coś tak mnie zebrało na coś nowocześniejszego, że tak powiem. No i co, robimy sobie następne. Tą chyba zrobić mi niecałe 10 minut, także akurat nam wyjdzie. Fajna długość odcinka, właśnie tego co mi brakowało. Nawet chyba mam za dużo tych pierdółek. Ale na pewno będziemy się jeszcze rozbudowywać, ponieważ zaraz wam jeszcze powiem jaki mam plan. Tu będzie korytarz w tamtą stronę, będzie okrążał te schody. Tam i tam jeszcze będzie na prawdopodobnie takie jedno pomieszczenie wielkie na całość albo podzielone na dwa. Jeszcze zobaczymy jak to będzie. Na razie mi jest niepotrzebne, więc leję na to, tak? Mam to na razie gdzieś. Jak będzie mi potrzebne do jakiegoś modu czy coś, to wtedy się po prostu zrobi. Ewentualnie jakiś, nie wiem, drugi magazyn, jak tego mi już będzie brakować. Czy coś w ten deseń. Dobra. Pierwszy poziom zaraz będziemy mieli już z głowy. Dokładnie. Uznałem, że szybciej się kładzie pojedynczo, że pierwszy dolny poziom, później górny poziom. Ponieważ tak nie muszę ograniczać się tak jakby w klikaniu. Tutaj bym musiał po prostu, jak wiecie, na przykład robię, tak? To raz, dwa, raz, dwa. I według mnie po prostu szybciej jest kłaść na pałę, że tak powiem. Klik, 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 klik. Dokładnie tak. Niż klikać sobie z uwagą równe dwa razy. Taka moja mała po prostu obliczenie, nie wiem, przeczucie, nie wiem jak to nazwać. Po prostu jest mi tak wygodniej. O, to będzie chyba najlepsze określenie. Jeszcze mamy tego dużo, także jest spoko. Czasami tu się właśnie można jebnąć i źle położyć. I to tylko by było tyle. Takiego błędu, a tak to po prostu uwielbiam budować i kopać w czymś. Dlatego kopanie tej piwnicy to była po prostu przyjemność. Nagrałem odcinek wczoraj tak w ogóle. Odcinek miał 15 minut. Ponieważ byłem zmęczony po szkole. Zmęczony po szkole. I troszkę nie pomyślałem, ponieważ skapnąłem się, że wczoraj nie był dzień na Minecrafta. Tylko wczoraj powinien być odcinek Just Cause'a. No i w ogóle fail na maksa. Nie chciało mi się już tego Just Cause'a po prostu nagrywać. Dlatego wczoraj po prostu odcinków nie było. Tego Minecrafta już dzisiaj po prostu nie wrzucałem. Chciałem wrzucić już odcinek jak buduję, ponieważ ten wczorajszy to była wizyta w... wieżyczce. Czemu ja w ogóle tutaj siedzę po ciemku? Takie jest moje pytanie. Dwa razy padłem, oczywiście pajączki mnie wkurwiały jak zawsze. Pajączków było z zarąbania. I po prostu nie wrzucałem go, bo mówiłem tam o wczorajszym dniu, tak jakby, że wróciłem ze szkoły, że na jutro mam coś tam do szkoły i nie miałem po prostu czasu nagrać dłuższego odcinka, a że jutro jest sobota, no to tak powiedzmy, że nie chciałem już mieszać. Nagram po prostu dzisiaj nowy odcinek i tak można powiedzieć, że od poniedziałku będzie nowa rozpiska. Podam wam ją, filmiki nie będą wrzucane tak na pałę, że tak powiem, jak teraz. Pojawi się nowa seria z jeszcze jednej gry, czyli na kanale będzie serii, jak to jest, luźna gra, Minecraft, Just Cause. No i jeszcze ta jedna seria, o której jeszcze nic nie mówiłem, seria niespodzianka. Zobaczycie sobie po prostu jak będzie gotowa.
Okej. Znaczy, w zasadzie intro już jest gotowe. Za bardzo mi, powiedzmy, że się nie podoba. I chyba będę musiał sobie zrobić je jeszcze raz. Ale zobaczę, zobaczę. Nie za bardzo można powiedzieć, się wpasowałem w muzykę. O, tak powiem. A ja lubię się wpasowywać w muzykę. Tak się zastanawiam, czy tutaj sobie nie przedłuż. Chociaż nie, tutaj nawet nie wejdzie mi żaden glowstone, także to się nie opłaci. Co do budowy tutaj piwnicy. Głosy były podzielone tam. Otrzymałem też kilka wiadomości prywatnych odnośnie tego, niekiedy tylko jak mam ją zbudować, czy na wizji, na nagraniu, czy poza nagraniem. Kilka było takich komentarzy, że zbuduj w trakcie nagrania, zbuduj, znaczy wykop poza nagraniem i dokończ na nagraniu ściany i tym podobne. Były też, żebym w ogóle dokończył poza nagraniem, ale uznałem, że jednak kompromisem będzie wykopać sobie tutaj całą piwnicę poza nagraniem i dokończyć ją na nagraniu. Taka moja wizja twórcza, że tak powiem. A bardzo przyjemnie mi się tą piwnicę robi. Nie powiem. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony. Napiszcie w ogóle, co sądzicie. Podoba się wam? Dajcie znać. Tymczasem sobie położymy glowstone'a. Co dwa tam było, chyba co dwa. Okej. No i widzę, że brakłoby mi już glowstone'a, gdybym nie poszedł po kolejne. Ponieważ pamiętam, że tamto miałem 30 coś mi zostało chyba. Ups. What the fuck? A wiem, tam była ten. Tam mnie zalała woda, że tak powiem. Zalała mnie woda w taki sposób, że tu było takie podziemne jeziorko. No i podziemne jeziorko się na mnie wylało. Dokładnie. I tutaj będę musiał uważać z pewną rzeczą, którą jeszcze najprawdopodobniej dzisiaj zrobimy. Dzisiaj na pewno się wyrobi. Mam zamiar zrobić sobie pewną tutaj rzecz, tutaj w tym kwadracie, co widzieliście, jak robiliśmy? Ścieżki, właśnie, ścieżki, brakło mi słowa. Jak robiliśmy ścieżki, widzieliście tutaj taki kwadrat, mniej więcej jest teraz nad nami. I mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi ta dziura, ani moja piwnica w zasadzie, do robienia tego czegoś. Zobaczycie jeszcze, co to będzie za chwilę. Myślę, że spokojnie się wyrobi. Odcinek ma około 20 minut teraz. A ja już właśnie skończyłem. Także jest spoczko. Skrzynie i ogólnie tutaj te wnęki na skrzynie zrobię już, myślę, poza nagraniem. Już to jest zmęczące, trzeba po prostu nie pomylić się ani coś ten deseń. Tu będą, wiadomo, skrzynie. A my... Wow. Te muchy, patrzcie, ile ich w ogóle nawaliło. Muchy. Mucha. Nie wiem, to jest mucha, czy co to jest, ale to jest brzydkie. Dobra, wychodzimy na zewnątrz, jest 12, także light. Czyli tak jak myślałem, zrobiłem sobie za dużo wszystkiego. O, super, wool nam nie ma. Wool. Potrzebuję ogólnie tak. Czerwonych kwiatków. Ewentualnie mogę jakoś zrobić redstone na barwnik. Moment. Nie. Ja chcę kliknąć G. Daj. What the fuck? Red. Rose red, ale nazwę wymyślają. Nie, widzę, że nie mogę, tylko z kwiatków się da. Dobra, czyli zrobimy sobie z kwiatków. Musimy znaleźć takie kwiatki. I gdzieś tu miałem nożyce. Nożyce mi pewnie gdzieś wpieprzyło.
O matko, no. Dobra, nic, tu mamy dwa żelaza, zrobimy sobie nowe. A co tam by sobie nie zrobić? Tak, potrzebować jeszcze będę pochodni, takich, oto. Pochodni. I płytek. Płytki mam przy sobie, także light. Idziemy sobie ściąć kilka owieczków. Dzień dobry. Ja powełnę do państwa. Nie wiem, które z was to panie, którzy panowie. Także wiecie, jak jest, tak. Dobra, teraz po kwiatki. Kwiatki, kwiatki, kwiatki. Gdzie tutaj mam znaleźć niby kwiatki czerwone? No Boże, tutaj miałem troszkę na ten, ale wykorzystałem niestety wszystko. Jest jeden kwiatek. Ile tam potrzebuję? 5, 6, 7. 7 czerwonych wełenek mi jest potrzebne, czyli teoretycznie potrzebuję 4 kwiatków. 4 kwiatków, czy tam widzę jednego kwiatka? Dokładnie, tam jest jeden kwiatek. Pewnie gdzieś tam są po skrzyniach, ale o, patrzcie, ile kwiatków. Ale nim ja bym je znalazł, to troszkę jednak by chyba minęło. Weźmiemy je więcej troszeczkę. Co by nie mieć ich więcej po prostu. Zawsze mogą się przydać. O, tutaj jest ich jeszcze troszkę. Dobra, tyle kwiatków spokojnie wystarczy. Pójdziemy od razu zrobić to coś. Będę się musiał jeszcze wkopać o jeden, jak dobrze liczę właśnie teraz, tak sobie. Te kury się tam zakinowały za tym, za całym śmiesznym. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. O skrzynią. Za skrzynią się zakinowały. Okej, tu jest wełna. Dobra, wiem, jak to już zrobić. Okej. Dobra, czyli nie wkopaliśmy się do tej dziury, chociaż zobaczymy, jak głęboko ona jest. W ogóle jej nie widać. Ona gdzieś powinna być tutaj. A, skoro jej nie ma, to lajcik, że tak powiem. Dobra. Tak, tutaj potrzebujemy takiego wzorku. Już podejrzewam, że będziecie podejrzewać, co to będzie. Okej, glowstone'a tutaj pierdzielniemy. Chociaż tutaj, dobra, tutaj damy glowstone'a. Tutaj damy te pół płyteczki. I teraz damy wełnę. Wełny mam nadzieję, że wystarczy. Nie, oczywiście braknie, jak żeby to było. Ale najprawdopodobniej już owce się zregenerowały. Gram na peaceful, ale pieprzyć tam nie ma nocy, więc nie muszę włączać. Dobra, owce się zregenerowały. Także mogę je ogolić ponownie. Dobra, dziękuję za dostawę. O, jeszcze ty jesteś taka miła. Jeszcze raz mi dostarczysz wełnę teraz. Dziękuję bardzo. Robi się noc, także zaraz się wyśpimy, myślę. Tylko jeszcze sobie zrobimy troszkę tego. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Czerwona wełna, zajebiście. Teraz się prześpimy. I zaraz wrócimy tutaj. No, że myszy już się zaległy mi w domu. No, matko, dom dopiero stoi. Nie, oczywiście, myszy już muszą być, tak? No, dawaj, kładź się, panie, kładź się. No, już, jeszcze, matko. Ogólnie lipa troszkę, bo lubię mieć zachód słońca tutaj akurat z widokiem na, że tak powiem, łóżko, ale no niestety. Nie pomyślałem, teraz już jest za późno. Jest sypialnia, już sypialnia jest, także no nie przebuduję tego. Okej, wychodzimy. Miałem przecież wyjście na tamtą stronę, ale oczywiście zapomniałem. Nieważne. Dobra.
I do czego mi jest potrzebne to? To mi jest potrzebne do tego, że lubię, jak mi się to świeci. Dokładnie, zajebiście po prostu. Tak, to jest lądowisko na balon. Balon zrobimy pewnie w następnym odcinku. A tymczasem jeszcze tutaj chcę zrobić pewną rzecz. Póki jest na to czas. Dokładnie, jest taka piosenka. Przed chwilą wracałem ze szkoły i akurat leciała w busie. Moment, gdzie są moje te... O, jest, dokładnie. Tak jak dokładnie mówiliście, nie trzeba kłaść drewienek. Także nie będziemy już kłaść, nie będziemy się pieprzyć z drewienkami. Moment, jak to tam miałem? Tutaj dochodzi? Nie, właściwie nie dochodzi. Czyli to też bym w sumie chciał, żebym miał mniej więcej tak. O, tak. I powiedzmy, no potem niech to będzie. Tutaj damy to. I tutaj możemy też dać to. Tu możemy dać, bo po prostu tu się może nam coś zalęgnąć, że tak powiem. Okej, i myślę, że jest już fajnie. Tutaj mamy taką, wiecie, mini przejście. Ogólnie te ścieżki nie wyglądają tak kwadratowo. Są troszkę zaokrąglone. Także idziemy do piwnicy. Z piwnicy, z nowej piwnicy się pożegnamy. Dokładnie. Dajcie znać, czy wam się piwnica podoba. Taki design. No i co? Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję lagom też za towarzyszenie mi w tym odcinku. Zapraszam was do komentowania, do subskrybowania, do czego tam jeszcze? Do dawania lajka, jeśli filmik ci się podobał. No i do następnego odcinka. Cześć!